To jest roszczyn. Zrobiony on został 7 godzin wcześniej, wieczorem zagnieciony. Do roszczynu używa się mąki, drożdży, wody i soli. Dodaje się również wodę święconą. Po zagniecieniu on stoi 7 godzin. W monasterze robimy bardzo dużo prosfor. Właśnie takiego sposobu robienia prosfor uczyłyśmy się w Rosji, gdzie się robi bardzo dużo prosfor. Muszę to pokroić na kawałki, po to, żeby później się dobrze rozmieszało. A prosfory, które dzisiaj robimy, są z 10 kg mąki. Roszczyn był zrobiony z 4 kg mąki. Teraz zważę sól i wodę. Wieczorem, kiedy robiliśmy roszczyn, to było 4 kg mąki. No, my wodę ważymy też, więc 2100 g zimnej wody i 60 g soli. A teraz dodajemy resztę właśnie soli. 30 g soli, wody 1900 g i mąki 6 kg. Teraz zagniatając, trzeba wyczuć, kiedy dodać jeszcze wody lub mąki. Przy robieniu prosfor bardzo ważna jest jakość mąki. To zależy właśnie od jakości mąki, zależy później wygląd prosfory, bo prosforki mogą się rozlać. Po prostu rozpływać się, dlatego że mąka jest niedobra. Jak również właśnie zagniatanie, ten moment po to, żeby wyczuć, żeby nie zrobić ciasta zbyt suchiego i też, żeby nie było za bardzo rzadkie, bo wówczas też właśnie jest o wiele trudniej robić prosfory. To jest właśnie najważniejszy moment, to zagniatanie, dlatego że jak ja zrobię zbyt rzadkie ciasto, później będzie, no wszystko od tego zależy, cały wygląd prosfor. Na przykład jest różnica w cieście, jeżeli zrobię za rzadkie ciasto, a później dodam mąki trochę. Wówczas ciasto będzie inne, mimo że będzie miało taką samą konsystencję jak zagniecione właśnie od razu, dodając tylko wodę, nie dodając mąki później, jak gdyby nie zgęszczając za rzadkiego ciasta, niż jeśli ciasto jest gęste i dodajemy wodę. No, zadziwiające jest, no, zauważyłyśmy to właśnie z już lat praktyki przy robieniu prosfor.
Może to jest dziwne, ale taki właśnie, można powiedzieć, wręcz kilka łyżek wody ma bardzo wielkie znaczenie dla takiego ciasta. W klasztorze robimy też takie bardzo duże prosfory na liturgię właśnie, którą odprawia biskup, kiedy agniec musi być duży. Zagniecione ciasto przykrywamy ścierką, ceratką. I ręcznikiem. I odstawiamy na pół godziny. I po pół godziny, po upływie pół godziny możemy już zaczynać robić. Musimy już zaczynać robić. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. 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 Na prosforze może być z krzyżykiem lub z inicjałami Bogorodicy. Może też być z ikonką Bogorodicy lub jakiegoś świętego. Przy naszym sposobie robienia prosfor, małych prosfor akurat, od razu po zrobieniu pieczątek łączy się górę z dołem. W tym celu spryskujemy wodą.
półtorej godziny one rosną to w cieple. Kiedy je wstawiamy do piekarnika, w którym jest ciepło, to półtorej godziny. Z tym, że jeśli rosną na piekarniku, nie jest zbyt tu gorąco, wówczas muszą trochę dłużej postać. Pieczy się od 6 rano do 1, 10 kg. Przykrywa się ściereczką i ceratką po to, żeby nie zaschło. Modlitwa chyba jest tutaj najważniejsza. Prosfora to przecież chleb liturgiczny, czyli chleb, który później przeistoczy się w ciało Chrystusa. Jeżeli ta prosfora jest tylko jak gdyby no wyjęta tylko cząsteczka, czyli później oddana do spożycia dla wiernych, to ten pęcherzyk w środku no jak gdyby nie ma znaczenia. Natomiast do prosforki, z której będzie wyjęty agniec, no to ma znaczenie, dlatego że no jak będzie w środku puste, to automatycznie jest to. Te blachy są posmarowane woskiem, ale tak się przeciera.